miejscem zabaw było albo ogród tutaj za oknem. No, w moich wspomnieniach piękny ogród był, pełno kwiatów i drzew owocowych. Albo takie, powiedzmy sobie, bardziej chłopięce zabawy, czyli gra w szmaciankę tu na Placu Jablonowskich, który wówczas był placem targowym, wybrukowanym kamieniami takimi jak otoczenie kościoła świętego Wojciecha. I we wspomnieniach wujka Henka, jak mi opowiadał, to piłka, tocząc się po tych kamieniach, często kozłowała. I jego późniejszy taki bardzo silny wykop polegał na tym, że tutaj się nauczył, że jak piłka podskakiwała, jak w ten czas strzelił, to to był jego najsilniejszy strzał. Największy wydźwięk chyba miał mecz ten z IFC. Oto co mówi jeden z największych naszych piłkarzy, Henryk Reimann, który prowadził atak Wisły w latach 1914-1934, zdobywając w tym okresie 1250 bramek. Największy nasz mecz wiślacki był to mecz w 1927 roku 25 września o mistrzostwo pierwszej ligi między Wisłą i IFC Erster Fußball Club z Katowic. Sytuacja wyglądała groźnie, gdyż decyzja miała zapaść w tym dniu w Katowicach, co dawało z góry pewną przewagę gospodarzom. Dla sportu polskiego nadchodziła przykra chwila, gdyż zdobycie tytułu mistrzowskiego na 13 rywalizujących klubów polskich przez jeden klub niemiecki, subwencjonowane do tego przez obce nam czynniki, byłoby niemiłym upokorzeniem i zadraśnięciem czegoś więcej niż tylko ambicji sportowej. Dla nas zaś najwyższą satysfakcją było nie tylko zdobycie samego tytułu mistrzowskiego, ale także i radość, że pracą swoją i wysiłkiem mogliśmy zdziałać coś, czego wartość leżała nie tylko w samym wysiłku sportowca, ale wychodziła poza szersze ramy i miała większe jeszcze znaczenie. Tak się zakończył nasz największy mecz w dziejach Wisły, mecz, który oby był zachętą do pracy tym zawodnikom, co będą kontynuować i kontynuują po nas historię ukochanego klubu. To człowiek z wielkim charakterem. Chciałbym kiedyś mieć taką świadomość tego, że mógłbym się stać takim człowiekiem, jakim on był, takim zaangażowanym w ten klub. Dążę do tego, no ale życie pokaże dalej. Zawsze chciałem być takim przywódcą, można powiedzieć, w drużynie, takim jak był Henryk Reimann. Z tego względu zrobiłem sobie taki tatuaż, a nie inny.
Bo tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że cechy mam podobne do Reymana i z tego się bardzo cieszę. Myślę, że każdy, który przychodzi do tak wspaniałego klubu, powinien znać legendę tego klubu. Każdy powinien wiedzieć, kto był zasłużonym piłkarzem. No i każdemu na usta. Każdy na ustach miał wtedy Henryka Reymana, także to jest taka postać bardzo legendarna i mam nadzieję, że będziemy go wspominać bardzo często.